Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Ilu jest komunistów w amerykańskim rządzie, czy w amerykańskich urzędach bezpieczeństwa? No dużo, dużo jest czerwonych świń. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Jeszcze bardziej. No dlaczego, tak mówię? No KGB, jakby FBI zrobiło to, jakby KGB zrobiło to, co FBI zrobiło, no to tamtych tych agentów by po prostu powywieszali albo powrzucali do pieca. W Ameryce te szambo, czy jak to mówią, bagno Waszyngtonu, nareszcie wypływa na wierzch. To jest gorzej niż każdy myślał. To wszyscy podejrzewali, że ta jednak zmowa Trumpa z ruskimi, no to jest szyte grubymi nićmi, no ale to trudno się naprawdę przekonać, kto to szył, bo to jednak, jeżeli się popatrzy na te wszystkie śledztwa z 2016 roku, tych połączeń czy zmowy kampanii Trumpa i Rosji, no to te nowe dokumenty, które Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało, no po prostu są zatrważające. Przewodniczący Senackiej Komisji Lindsey Graham w zeszłym tygodniu właśnie wysłał, pokazał dokumenty, no i jest tam po prostu coś nieprawdopodobnego. To biuro samo w sobie, to polegało na donosach, czy na sprawozdaniach, czy na informacjach ruskiego agenta, i oni to uzyskali, żeby dostać zezwolenie od sędziego, no bo żeby podsłuchiwać ludzi w Ameryce, szczególnie jakichś tam znanych, no to potrzeba zezwolenia prawnego, no a te zezwolenie prawne, no to może dać tylko sędzia. No bo oni chcieli załatwić Trumpa. Wszyscy ci komuniści Clintona, Obamy, wszyscy te czerwone świnie chcieli załatwić Trumpa. No to chcieli się dostać do doradcy Trumpa, Cartera Page'a. No i to 4 lata już minęło na te wszystkie śledztwa. I ta zmowa rusko-trumpowa. No i nareszcie się dowiedzieliśmy, czyli nauczyliśmy z tych dokumentów, że głównym sprawcą, czy fabrykatorem, czy oszukańcem, czy zmyślaczem, no to byli ludzie z FBI. No i teraz przypuszczalnie Putin, no to się śmieje i się dziwi, jak to jest w demokratycznej Ameryce możliwe, tak? U niego nie byłoby to możliwe. Główny inspektor generalny Ministerstwa Sprawiedliwości Michael Horowitz w zeszłym roku to już właśnie pokazywał, że cały ten, te sprawozdania tego Christophera Steele, te całe cała podstawa do tego, do śledztwa, no to on sam w sobie to miał człowieka, który mu donosił. Christopher Steele, no to był donosicielem dla FBI, ale jemu donosił Ukrainiec. Okazuje się, że był Igor Danchenko. On w Ameryce wylądował. Był urodzony na Rosjanin, urodzony na Ukrainie. No i pracował w Waszyngtonie między 2005 a 2010 roku w Instytucie Brookings w Waszyngtonie. No to odpowiedzialna praca, na poważna państwowa robota, no ale samo FBI zaczęło jego sprawdzać na temat szpiegostwa, możliwości, że on był ruskim szpiegiem, no i pilnowali go między 2009 i 2011 rokiem, że on był ruskim agentem
No i był zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwowego. Danchenko starał się zrekrutować jakichś tam dwóch ludzi. No i im powiedział, że jak oni dostaną się do pracy w rządzie, no to będą mieli dostęp do najróżniejszych tajemnic państwowych. No to przy okazji będą mogli zarobić na boku. No nie wiem, jakim kretynem trzeba być, żeby dostać się do takiej roboty, no i żeby sobie dorobić pieniędzy na boku. No ale wygląda na to, że tak jest, no patrząc na skorumpowanie tych agentów FBI, no to wszystko jest możliwe. Później to śledztwo wskazało, że Danchenko kolegował się z dwoma agentami z FBI. W sumie był śledzony i przesłuchiwany, no ale kolegował się z FBI. Tak samo miał kontakty w ruskiej ambasadzie. No i był znany z tym, że się kolegował z agentami wywiadu rosyjskiego. Śledztwo zakończyło się w 2010 roku, kiedy on wyjechał z Ameryki, no i pojechał do Rosji. No i właśnie tam w Rosji preparował te wszystkie informacje, między innymi o tym, jak prostytutki w moskiewskim hotelu strzały na Trumpa, i że są zdjęcia i tak dalej. No Trump nie jest taki głupi, żeby sobie pozwolił na prostytutki w Moskwie. Wszyscy w Ameryce, no na wyższym jakimś poziomie wywiadowczym, no to wiedzą. Tam jak budowali ambasadę w Moskwie, to Ruscy budowali, no i zaprojektowali najróżniejsze takie ściany, w ścianach betonowych były po prostu takie komory akustyczne do podsłuchiwania. I po tym fiasko, no to Amerykanie się nauczyli, że muszą sami budować ambasady, gdziekolwiek budują. Druga taka znana sprawa, to była tam jeden z prezydentów, pojechał do ruskich, no i jednemu z doradców, czy jednemu z współpracowników prezydenta, który był homoseksualistą, podpuścili właśnie męską prostytutkę. No i później, jak on poszedł już wyżej w hierarchii amerykańskiego rządu, no to był po prostu szantażowany, i później to wszystko wyszło. Także Amerykanie, ogólnie rzecz biorąc, jeżeli działają dla dobra Ameryki, no to wiedzą, co Ruscy robią. Ruscy przypuszczalnie też wiedzą, co Amerykanie robią, no ale z punktu widzenia amerykańskiego Trump nie dałby się obszczykiwać. Najgorsze jest to, że w FBI w 2016 roku właśnie wspomniało Danchenko, że on jest źródłem tych informacji dla Christophera Steele. No i co FBI zrobiło? FBI po prostu ucięło. Ucięło po prostu tą informację. Jak żądali zezwoleń od sędziów na podsłuchiwanie wszystkich ludzi naokoło Trumpa, no to ten Danchenko nie był wyeliminowany jako po prostu, no każdy by doszedł do wniosku, że jeżeli FBI przesłuchiwało jego jako szpiega, w czasie pobytu w Ameryce, no to tego jest z jego zeznania na temat jakichś zachowań ludzi naokoło Trumpa, no to nie powinny mieć miejsca. No ale wszystko zamietli pod dywan, no i ciągle ścigali te śledztwo przeciwko Page'owi. John Durham, ten główny amerykański prokurator, pokazał te informacje o Danchenko do Barra. Barr to jest ten, który zaczął całe śledztwo tego wszystkiego, szczególnie James Comey. James Comey, no to Clintonowy, Obamowy komunista, który po prostu oszukiwał jak tylko mógł. On się spotkał między innymi, on się spotkał z Obamą, on się spotkał z Joe Bidenem, on się spotkał z Susan Rice. I no, no,
to wtedy, kiedy starali się wykończyć Flynna. Flynn to był jednym z doradców, czy nominowany był przez Trumpa. No i banda czworga, czyli Clinton, Biden, Obama i Rice, no chcieli załatwić Flynna, no bo chcieli załatwić Trumpa. No to wszystko się odbywa to, żeby załatwić Trumpa teraz. Ta obsesja tych komunistów jest po prostu nieprawdopodobna. Także jeżeli mieszkasz w Ameryce i masz głosować 3 lipca, listopada, nie głosuj na komunistów. Nie głosuj na komunistów. To są jedni wielcy oszuści. Oni dążą do jednopartyjnej. Teraz jeżeli by Trump przegrał, a nie przegra, no to wszystko znowu będzie zamiecione. To po prostu jest, to wszystko będzie pospalane, to wszystko będzie zniszczone, to będzie zlikwidowane. No ale to wychodzi. Ta oliwa sprawiedliwa wychodzi na wierzch. Agenci, którzy pracowali nad tym, to też nie wierzyli w to, co się dzieje. Pomiędzy sobą wymieniali jakieś zdania, że to wszystko jest do góry nogami, że to prawnicy Obamy, Clintona i Bidena po prostu każą robić śledczym, że śledczy mają dostarczać wyniki takie, prawnicy wymagają. To jest po prostu tak karygodne, że aż nieprawdopodobne. Część z tych agentów FBI w tym czasie po prostu wykupiła ubezpieczenia zawodowe, czyli jeżeli coś tam, no istnieją takie ubezpieczenia zawodowe, jeżeli byliby skazywani, czy byłyby jakieś nieprzyjemności, no to mieliby rekompensatę jakąś finansową. Do tego stopnia tak oni byli przestraszeni, no ci uczciwsi. No ale ogólnie rzecz biorąc, na górce i po środku to jest po prostu nieprawdopodobne. Były te w 2017 roku już Barr pokazywał, że to wszystko było problematyczne. Jeden z prokuratorów, który prowadził śledztwo, no to w zasadzie się powiedział, że zgłosił się do dymisji, no bo powiedział, że nie będzie czegoś takiego prowadził. Inni agenci mówili, że jeżeli te informacje trafią do tego Freedom of Information Act, czyli to jest tak zwana wolność, dostęp do wolności informacji, to powiedzieli, że dużo głów poleci. I oni już wiedzieli to 3 lata. Także to pokazuje. To pokazuje ten ogrom tego tej zgnilizny, która w zasadzie nastąpiła w Waszyngtonie. Ten skandal to jest po prostu nieprawdopodobny. No i konkluzją tego wszystkiego to jest to, że oskarżali Ruskich. Na to nie byli Ruscy, to tylko Amerykanie. Amerykanie w Urzędzie Bezpieczeństwa to wszystko robili. Cała ta kampania prezydencka parę lat była sfabrykowana. No i publiczność, obywatele, wszyscy zaczynają rozumieć, co to się dzieje. Dlatego Trump musi wygrać, Trump musi być wybrany. Prawda musi wyjść na wierzch, no bo jeżeli wygra Biden, no między innymi Bidena pchają po to, żeby wygrał, żeby to zamieść. Także 3 listopada głosuj, nie zastanawiaj się, głosuj Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No nie może być tego bandytyzmu, nie może być tego bandytyzmu czerwonych świń. W Polsce były czerwone świnie, zrobiły ustawkę w tej pijanej Magdalence przy tym kanciastym stole. W Ameryce agenci FBI fabrykowali różne rzeczy i stwarzali. Także to jest po prostu nieprawdopodobne. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.